właśnie za przekazanie nam tych uwag dotyczących zmian organizacyjnych na terenie naszej dzielnicy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4 procedowania poszczególnych projektów uchwał. Pierwsza uchwała na punkt numer 1, projekt zarządu pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Małgorzatę o zdecydowanie. Opiniuje się pozytywny wniosek dotyczący zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny zgodnie z pismem Urzędu Miasta Krakowa z 23 stycznia 2013 roku. Umowa wygasła 5 stycznia 2013 roku. Dziękuję bardzo. Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, Pan Radny Baranda. Ja chciałem zapytać członków zarządu, czy to już jest ta uchwała lub nowych procedur są te, czy dalej tak powstają? Macie jakieś opinie prawne z miasta, czy coś występowaliście, bo według mnie to jest naruszenie prawa w tej uchwale i nie wiem, dlaczego się nie zwracacie o taką opinię prawną. Ja bym tylko na to pytanie. Na spotkaniu przewodniczących łamią to prawo, które jest niezgodne z prawem. Na spotkaniu przewodniczących zostały poruszone kwestie, tak jak Państwo mówiłem, że będzie spotkanie przewodniczących na ostatniej sesji. Zostały poruszone kwestie dotyczące spraw mieszkaniowych. Zostały sprecyzowane, określone sprawy w tym zakresie. Pan Przewodniczący Kośmider wystąpił do Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego o zmianę procedury związanej z opiniowaniem tychże uchwał. Ta procedura ma wyglądać w ten sposób, że zespół, który będzie chodził po mieszkaniach, będzie się składał z przedstawiciela MOPS i przedstawiciela dzielnicy lub przedstawicieli dzielnicy lub też jeszcze jakichś innych przedstawicieli, na przykład z Wydziału Mieszkalnictwa. I takie pismo do Pana Prezydenta zostało skierowane. To było pod koniec tamtego miesiąca, jak dobrze pamiętam. 1 lutego. Więc czekamy na opinię ze strony Pana Prezydenta odnośnie tej sprawy, jak i również tego. Jeżeli będzie to opinia pozytywna, to czekamy na nową procedurę. Na temat uchwał wypowiadaliśmy się na ostatniej sesji. Nasze zdanie na ten temat się nie zmieniło, uchwały nie zostały w żaden sposób zakwestionowane po ostatniej sesji. Procedujemy w takim zakresie, w jakim procedowaliśmy je wcześniej. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Z Urząd Miasta Wydziału Mieszkalnictwa się nie szanuje, tak? Bo dostaje uchwały niezgodne z uchwałą Rady Miasta i je przyjmuje do wiadomości, znaczy do realizacji, można powiedzieć, więc raz. A druga sprawa, to chciałbym się jeszcze dopytać, jakie jest stanowisko na dzień dzisiejszy obecnie zarządu, no bo ja rozumiem, że Pan Przewodniczący przekazał informację, co Przewodniczący Rady Miasta robi. Natomiast co zarząd robi, czy uznaje, że ta procedura, nawet to, co Pan powiedział, jest właściwa? Bo tu się nic nie zmienia, to że będzie jakiś pracownik wchodził, czy Panie Radny, to dalej radni będą musieli uczestniczyć w tym. Panie Radny, jeżeli zarząd w tym momencie przedstawia projekty uchwał do procedowania, to nasze zdanie jest bardzo jasne i sprecyzowane. Uważamy, że na dzisiaj zaproponowana procedura w uchwale Rady Miasta Krakowa jest nie do realizacji po stronie radnych dzielnic. Przyjmujemy do wiadomości, że taka procedura jest. Ja pytam Panie Przewodniczący o tą sprawę, co Pan powiedział, co Kośmider skierował do Pana Prezydenta. To czekamy na odpowiedź. No dobrze, ale Pan się z tym zgadza, że jak to Prezydent zaakceptuje, to będzie dobrze, tak? Nie wiem, Panie Przewodniczący, ja powiem w ten sposób, przepraszam, Panie Radny, ja powiem w ten sposób, że na dzisiaj w dyskusjach, które zostały przeprowadzone, czy dyskusji, która została przeprowadzona na spotkaniach przewodniczących, na których no, była większość przewodniczących, zostały przedstawione argumenty ze strony Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa dotyczące tej uchwały oraz stanu prawnego, który dotyczy tej uchwały. Zostały również przedstawione uwagi ze strony przewodniczących. W toku dyskusji wyłoniły się pewne elementy, które są najbardziej drażliwe w zakresie zaproponowanej procedury i one zostały przedstawione.
Ja te elementy związane z dyskusją przedstawiłem na zarządzie. Zarząd zaakceptował jej, przyjął do wiadomości. Czekamy na opinię, która będzie teraz przez zarządzenie pana prezydenta w zakresie procedury, która ma być przyjęta. Jeżeli pan prezydent tą procedurę, która tutaj jest przedstawiona, przyjmie i ona będzie obowiązywała, no to wtedy będziemy podejmowali decyzję, zastanawiali się nad tym, czy jest to procedura, którą powinniśmy realizować. Chciałem powiedzieć, że na dzisiaj żadna z dzielnic nie kwestionuje realizacji i przedstawiania projektów uchwał w zakresie zaproponowanej dzisiaj procedury, która jest przyjęta przez Radę Miasta Krakowa. Żadna z dzielnic. Wszystkie realizują te uchwały zgodnie z tąże procedurą, czyli radni chodzą po domach i zbierają opinie. Takie były stanowiska przedstawione przez poszczególnych przewodniczących dzielnic. Takie stanowisko było przedstawione przez poszczególnych przewodniczących dzielnic, czy też przedstawicieli. Panie radny, jak pan mówił, to ja pana słuchałem, nie przeszkadzałem. Szanuję się. Bo proszę państwa, przesadzacie naprawdę. Jak ktoś mówi, to poszanujcie to, że ktoś mówi. Bo my was słuchamy, a państwo naprawdę robicie sobie niekiedy hece i przeszkadzacie w dyskusji. Staram się odpowiedzieć na pana pytanie. Ale pan już odpowiedział na moje pytanie. Ale panie radny, bardzo się cieszę. Rozwijam tą dyskusję. I chciałem odpowiedzieć na to pytanie, ale widzę, że pan już jest zniecierpliwiony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Co pan przewodniczący powiedział. Ja uważam, że jeżeli moje poprawki by zostały przegłosowane, wtedy co złożyłem, dotyczące właśnie tej sprawie mieszkaniowej, to tego problemu w dniu dzisiejszym by nie było. Ale no niestety koledzy z Platformy Obywatelskiej odrzucili to wszystko, dlatego ten efekt teraz jest i borykamy się z tym tematem, a tego w ogóle nie powinno być. Rzuciło się tylko wszystko, Wydział Lokali rzucił wszystko na Radę Dzielnicy po prostu. Całą odpowiedzialność. Tak nie powinno być absolutnie. To trzeba się wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Pani Frankiewicz, bardzo proszę. Ja tak odwrócę, panie przewodniczący, państwo nie słuchacie nas. Państwo tylko słyszycie, co mówimy. No to nie ma nic wspólnego z słuchaniem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 1? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druku nr 1. Proszę państwa, projekt uchwały na druku nr 2. Bardzo proszę. Panią Przewodniczącą o przedstawienie projektu. Pozytywny wniosek dotyczący prawnego zawarcia umowy na ósmym Urzędzie Miasta Krakowa z 18 stycznia 2013 roku. Umowa wygasła 29 września 2012 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania. Projekt uchwały na druku nr 2. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 2. Proszę państwa, przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 3. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu zgodnie z pismem Urzędu Miasta Krakowa z 18 stycznia 2013. Umowa wygaśnie 14 marca 2013. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania projektu uchwały na druku nr 3. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 3. Proszę państwa, druk nr 4. Bardzo proszę. Będzie jeszcze pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu. Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Krakowa z 18 stycznia umowa wygasła 31 sierpnia. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania uchwały na druku. Czy kto z państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Chciałby wcześniej? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do procedowania uchwały na druku nr 4. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 4. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 5. Bardzo proszę pani radna. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący zawarcia umowy najmu. Umowa najmu wygaśnie 5 stycznia 2013 roku.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Lewica, dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy, proszę Państwa, do procedowania druku nr 5. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 5, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła druk nr 5. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 6. Bardzo proszę Panią Radną. Opiniuję na pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu. Umowa wygasła 31 grudnia 2012 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do procedowania druku nr 6. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła druk nr 6. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 7. Bardzo proszę. Opiniujemy pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygaśnie 27 kwietnia 2013. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 7? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 7. Druk nr 8. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu. Umowa wygasła 11 stycznia 2013 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw temu drukowi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 8. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu procedowania druku nr 9. Bardzo proszę. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy na umowa wygasła 5 marca 2012 roku. Dziękuję bardzo. Kto chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjął stanowisko nr 9. Druk nr 10. Bardzo proszę. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu. Umowa wygasła 10 grudnia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 10. W dyskusji. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę. Przepraszam najmocniej. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przepraszam najmocniej. Teraz przechodzimy do głosowania, proszę Państwa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 10? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 10. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 11. Opiniujemy pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygasła 26 października 2012 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druk nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druk nr 11. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku nr 12. Bardzo proszę. Opiniujemy pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygasła 29 lipca, listopada, przepraszam, 2012 roku. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druk nr 12. Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjął uchwałę na druk nr 12. Uchwała na druk nr 13. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trybu dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
projektu uchwały nr 13. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dziewicy przyjął uchwałę na druku nr 13. Proszę Państwa, uchwała na druku nr 14. Która wygasła 17 sierpnia 2012 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 14? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 14. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania uchwały na druku nr 15. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygasła 20 stycznia 2013 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 15. Uchwała na druku 16. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygasła 4 lutego 2013 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, otwieram. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 16? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania druku nr 17. Opiniuje się pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygaśnie 29 marca 2013 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać do dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych? Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 17? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 17. Druk nr 18. Bardzo proszę. Opiniuje się pozytywny wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu, która wygasła 4 stycznia 2013. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 18? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dziewicy przyjęła uchwałę na druku nr 18.